Łatwiej komuś jest pomagać, jeśli jest celebrytą, aktorem czy piłkarzem. To myślę, że trzeba jakąś tą twarz wykorzystać, nie tylko, nie wiem, jakiś tam do zarabiania pieniążków albo swoich celów, ale po prostu trzeba pomagać innym. No wiadomo, że takiemu zwykłemu Kowalskiemu trudniej to przychodzi. No nam jest łatwiej, jest z racji tego, że jesteśmy rozpoznawalni. Dlatego tu jestem. Nas nie trzeba namawiać do uczestniczenia, czy to w Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka, czy w Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka. Jak mamy czas, to zawsze jesteśmy, a najczęściej nam się udaje mieć czas. Bardzo fajny mecz. Powiem szczerze, że może waga już nie taka, ale jeszcze gdzieś tam te bieganie zostało. No pewne rzeczy z piłki się nie zapomina, dlatego gdzieś tam to można jeszcze podczas właśnie takich meczów charytatywnych pokazywać, eksponować. A ja powiem szczerze, miesiąc temu miałem przyjemność grać przeciwko telewizji w meczu w Pruszczu Gdańskim. I tam no, telewizja od nas dostała baty. Dzisiaj jestem w drużynie telewizji, także cieszę się, że 4-0 prowadzimy, no i na pewno już nie odpuścimy tego. Kiedyś za czasów juniorskich miałem okazję grać dwa sezony, znaczy grać, to dużo powiedziane, bo na ławce siedziałem jako drugi bramkarz w podwarszawskiej Legionowi, więc gdzieś to bycie z bramką było, no, tylko że to powiedzmy 20 lat temu, ale jak to się mówi, jak jazda na rowerze, fajnie, że kilka dobrych wskazówek od Maćka Szczęsnego dało mi się wyłapać i mam nadzieję, że będę częściej bronił i częściej z powrotem pojawi się w bramce, nie tylko w klatce.